Kolejną zawodniczką na planszy będzie Milena Górska, Pałac Młodzieży Syren Warszawa. Gimnastyka artystyczna to całe moje życie. Trenuję ten sport już 12 lat. Wychowałam się na sali, a Pałac Młodzieży stał się moim drugim domem. Dzięki gimnastyce wiem, jakie wartości są ważne w życiu oraz co cenić w ludziach. Come along, catch a heffalump. Sip with me on a muddy clump. We'll sing a song of days gone by. Run along now, don't be glum. Get you gone now, have some fun. Don't be long for the end is nigh. Don't let moments pass along and waste before your eyes. Come and meet in the slightly toes and never ask us why. Come along now, run away from the humdrum. We'll go to a place that is safe from greed, anger and boredom. We'll dance and sing till sundown and feast with abandon. We'll sleep when the morning comes and we'll rise by the sound of the bird song. Mam na imię Milena, mam 18 lat, a moją pasją jest gimnastyka artystyczna. Gimnastyka artystyczna pojawiła się w moim życiu, kiedy miałam 6 lat. Rodzice szukali dla mnie jakiegoś zajęcia, żebym mogła wyładować swoją energię. Tak trafiłam tutaj, do Pałacu Młodzieży, gdzie trenuję gimnastykę artystyczną. Trenuję po 6 dni w tygodniu, każdy trening trwa od 3 do 4 godzin. Przychodzę na treningi od razu po szkole. Zaczynam od rozgrzewki, która trwa od pół do półtorej godziny. Na treningu ćwiczę swoje układy z obręczą, piłką, maczugami i wstążką. Staję z muzyką. Taki układ trwa półtorej minuty. Jest w nim wiele elementów. Potrzeba ogromnego skupienia, by wykonać cały układ poprawnie. Trening kończy z reguły rozciąganiem i rozluźnieniem mięśni. Lena trenuje 12 lat. Rozpoczęła swoją przygodę z gimnastyką w wieku 6 lat. Od samego początku zaprezentowała się piękną elegancją, gracją i swobodą ruchu. Na dzień dzisiejszy jest zawodniczką kadry narodowej, reprezentującą Polskę na arenach międzynarodowych, na Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata. Nazywam się Adriana Szymańska, jestem trenerem gimnastyki artystycznej. Pracuję w zawodzie 25 lat w Pałacu Młodzieży w Warszawie. Trenując gimnastykę artystyczną już 12 lat, zdobyłam wiele medali oraz pucharów. Tutaj mam kilka z nich. Moim największym osiągnięciem jest zdobycie trzeciego miejsca na indywidualnych mistrzostwach Polski oraz zdobycie drugiego miejsca w drużynowych mistrzostwach Polski. Oba te medale zdobyłam na zawodach w Warszawie w 2020 roku. Time to dream, time to go. Oh, I still got time.
Jeszcze nie wiem, czy będę związała swoją przyszłość z gimnastyką artystyczną. Trenuję ten sport już od wielu lat i czerpię z niego ogromną przyjemność. Nie wyobrażam sobie życia bez niej, więc myślę, że zawsze gdzieś będzie mi towarzyszyć. Dzięki mojej pasji poznałam wiele osób oraz zawarłam przyjaźń, mam nadzieję, że na całe życie. Jeżdżąc na zawody, poznałam kawałek Polski, ale też zwiedziłam wiele miast za granicą. Byłam również na wielu obozach. Trwają one z reguły od 10 do 14 dni. Jeździmy z reguły po Polsce, ale zdarza się, że wyjeżdżamy za granicę. Na obozach mamy z reguły od 2 do 3 treningów. Bardzo dużo trenujemy, ale zawsze znajdziemy chwilę, żeby odpocząć i miło spędzić czas. W końcu to wakacje. Chciałabym zachęcić wszystkich do trenowania gimnastyki artystycznej, ale również ogólnie do trenowania jakiegoś sportu, bo to właśnie on kształtuje naszą osobowość, pomaga nam w radzeniu sobie ze stresem oraz we wszelkich trudnych sytuacjach. Nasza organizacja, samodyscyplina i wytrwałość na treningach pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych.